Cześć, ja jestem Łukasz, a w dzisiejszym odcinku nowe Speedway Grand Prix 4, a w roli mentora sam Tony Rickardson. Nikt nie chciał zjeść kolacji z prezesem Mrozkiem w ramach WOŚP. Unia Leszno otrzymała solidną karę finansową za brak szkolenia, a Anders Thomsen jest już kuszony przez inne kluby na sezon 2024. Ale na wstępie zachęcam do subskrypcji kanału Czarny Sport, a my już lecimy z tym materiałem. Odcinek zaczniemy sobie przedstawieniem zawodników, którzy wystąpią w tegorocznym kryterium asów. Przypomnę, że zawody odbędą się 26 marca o godzinie 17. Na razie poznaliśmy 8 nazwisk, a są nimi Bartosz Zmarzlik, Patryk Dudek, Dawid Bellego, Szymon Woźniak, Dominik Kubera, Kenneth Bier, Andreas Zeljager i Jarosław Hampel. Gleb Czugunow wydał pierwszą własną płytę. Ci, którzy interesują się choć trochę życiem Gleba, albo po prostu uważnie śledzą mój kanał, to wiedzą, że żużlowiec wypożyczony do GKM-u Grudziądz, oprócz żużla, kocha również muzykę. Wystąpił nawet na jednym z festiwali muzycznych. Teraz Rosjanin z polskim obywatelstwem powraca do nas z pierwszą wydaną płytą. Pod pseudonimem Shella wydał płytę o nazwie SLWRD i ta liczy sobie 14 kawałków. Jeśli chodzi o muzykę, to zupełnie nie moje klimaty, więc możecie dać znać, jak Wam się podoba, w komentarzach. Parę dni temu w ostatnim odcinku Speedway News mówiłem, że Zielonogórski Klub Żużlowy utracił prawa do nazwy Falubas na rzecz przedsiębiorstwa zajmującego się wyrobem maszyn włókienniczych. Podkreśliłem wtedy, że nie oznacza to zniknięcia nazwy, która z klubem związana jest od bardzo dawna. I jak mogliśmy się spodziewać, pojawiło się oświadczenie ze strony Zielonogórskiego Klubu. Podkreślają w nim, że nazwa to symbol przywiązany do klubu i że nie można sobie pozwolić na jego straty. Jeden z właścicieli spółki, senator Robert Dovhan, jest gotowy na pomoc w negocjacjach z przedsiębiorstwem, bo jak sam podkreśla, im też raczej nie zależy na tym, by Falubas przestał istnieć. Więcej informacji będzie podane niebawem. Warto wspomnieć, że pod nazwą Falubas Zielona Góra zdobyła 6 mistrzostw Polski, a w sumie 12 medali w tych rozgrywkach. Nam kibicom pozostaje czekać na dalsze informacje. Nikt nie chciał zjeść kolacji z prezesem Krzysztofem Mrozkiem. Szef rybnickiego żużla w ramach akcji WOŚP wystawił możliwość zjedzenia kolacji w towarzystwie jego osoby. Oczywiście cel był szczytny, a każda forma pomocy jest mile widziana. Problem w tym, że żaden z kibiców kolacji z prezesem zjeść nie chciał. Oficjalnie więc można powiedzieć, że do kolacji nie doszło. Nieoficjalnie, jak pisze portal Po Bandzie, już po licytacji nabywcom atrakcji okazała się osoba kibicująca śląskiej drużynie, która za wszystko zapłaciła 300 zł, bowiem nie było chętnych na kolację z prezesem ROW-u fundowaną przez niego samego. Na koniec dnia pieniądze trafiły na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i to się liczy, ale niesmak pozostał. Kolejne zmiany w szeregach Canal+. Ostatnimi czasy na takowe nie mogliśmy narzekać. Najpierw szefem żużla przestał być Marcin Majewski. Później redakcja pożegnała się z Kingą Sylwestrzak, o czym było głośno. Ta trafiła po paru tygodniach do Eleven Sports. Podobny transfer, ale chyba w innych nastrojach, miał miejsce przy osobie Piotra Karpińskiego. Dziennikarz zajmował się najczęściej meczami eWinner pierwszej ligi, a teraz występować będzie w Eurosporcie. Dziękuję Canal+ Sport za piękny czas. Praca u Was, z Wami i dla Was to była wielka frajda i ogromny przywilej. Nigdy tego nie zapomnę, ale podobno pewnych propozycji się nie odrzuca. Dlatego od dziś zapraszam do Eurosport i niezmiennie do TVN24 i TVN. Zabawa trwa. Życzymy więc powodzenia na nowej antenie. Adrian Cyfer oświadczył się swojej partnerce. Adrian zaręczył się podczas wakacji w Meksyku z wieloletnią partnerką Dominiką. Wielkie gratulacje i oby przełożyło to się na dobrą formę w nadchodzącym sezonie. Nie wiadomo natomiast, na co przełoży się nowa rzecz w Speedwayu, a mianowicie dowiedzieliśmy się, że od nadchodzącego sezonu taśma startowa będzie wisieć nad ziemią niżej niż dotychczas. Do tej pory wysokość taśmy wahała się od 50 do 55 cm. Teraz wiemy, że jej wysokość będzie oscylować w granicach 35 cm. Powodem wprowadzenia zmian jest oczywiście problem wstrzeliwania się zawodników. Dzięki temu, że taśma jest niżej, ma to całkowicie wykluczyć tych zawodników, którzy cwaniakują. Czy to faktycznie będzie zmiana na plus, tego nie wiem, ale życzę powodzenia w przemieszczaniu się przed taśmą kierownikom startu. Nadchodzący sezon będzie pierwszym w roli szefa żużla w Canal+ dla Macieja Glazika.
Kibice zastanawiają się, co zostanie zmienione po 9-letniej kadencji poprzedniego szefa Marcina Majewskiego oraz jakie plany planuje wydawca. Z wywiadu udzielonego dla wpsportowefakty.pl możemy dowiedzieć się paru ciekawych smaczków. Magazyn Ekstraligi na zmianę prowadzić będą Michał Mitrut oraz Michał Łopaciński. Szef Żużla zapowiedział też, że nie będzie pokazywać się przed kamerą. Ja jestem wydawcą, nie prezenterem. Raczej w najbliższym czasie się to nie zmieni. Co by nie mówić, jest to jakaś zmiana względem poprzednich lat. Może właśnie trzymanie się nieco z boku szefa żużlowej sekcji wyjdzie na dobre dla polskiego żużla. W jednym z odcinków wspominałem, ile rocznie w sprzęt musiał zainwestować Bartosz Zmarzlik. Kwota niejednego zwali z nóg, bo mowa to o 2 milionach złotych. Tyle sezon kosztuje naszego trzykrotnego mistrza. Ktoś może powiedzieć, że nasz Bartek to pewnie wyjątek, a poza tym tylko najlepsi żużlowcy globu mogą mieć tak horrendalne wydatki. Nic bardziej mylnego. Niedawno dowiedzieliśmy się, ile na sprzęt wydał w roku 2022 junior Polonii Bydgoszcz Wiktor Przyjemski. Mowa tutaj o przekroczeniu miliona złotych, mimo tego, że Wiktor dopiero będzie wchodził w zawody najwyższej rangi, jak Speedway Grand Prix czy Speedway Euro Championship. Jak przyznaje menadżer Przyjemskiego Marek Ziębicki, wszystko drożeje. Za oponę Mitas w zeszłym roku trzeba było wydać 180 zł, kiedy teraz kwota za Anlasa wynosi 400. Dosyć spory wzrost. Żużlowi kibice, a przede wszystkim kibice Polonii Bydgoszcz, liczą, że razem z tak wysokimi wydatkami w parze pójdą też coraz lepsze wyniki na torze. Życzymy powodzenia. Wilki Krosno najlepszym klubem w województwie podkarpackim w plebiscycie portalu Nowiny. Natomiast kapitan Andrzej Lebiediew na 6. miejscu wśród najlepszych sportowców regionu. Gratulacje. Gratulacje także dla Macieja Janowskiego, który został wybrany najlepszym sportowcem na Dolnym Śląsku. Magic został doceniony przez Kapitułę oraz czytelników Gazeta Wrocławska. Co ciekawe, kolejny raz z żużlowcem w takim plebiscycie przegrał Paweł Fajdek. Najpierw ze Zmarzlikiem, teraz z Magiciem. To oczywiście na marginesie. Natomiast kluby Unii Leszno, Stali Gorzów oraz Falubazu Zielona Góra znalazły się wśród 25 najlepszych klubów w Polsce w mediach społecznościowych, w rankingu portalu Gotowi na Sport. Jeśli chodzi o kluby żużlowe, to najwyżej znajduje się klub z Zielonej Góry, pozycja niżej Stal Gorzów, a na 22 miejscu Leszczyńska Unia. Wspominam o tym nieprzypadkowo, bowiem właśnie Leszczyńska Unia jako jedna z pierwszych dołączyła do trendu mema, jaki krąży po sieci. Jest to związane z przypadkowym ustawieniem na Facebooku statusu związku z kimkolwiek lub z czymkolwiek i śmiesznym komentarzu. Do akcji oprócz Unii Leszno, która zaśmiała się z Jasona Doyla, dołączył m.in. PSZ Poznań. Jak mówi Adam z kanału Zakręceni w lewo, wesoło musi być. Jednak w Lesznie nie do końca mają tak wesoło, jak się może wydawać. Wszystko przez karę finansową, jaką obarczony został leszczyński klub. Powodem tego jest brak szkolenia. A kwota nie jest mała, bo wynosi 160 tysięcy złotych. Niestety każdy klub w Ekstralidze zobowiązany jest do wyszkolenia 3 zawodników na motocyklach 500 cm sześciennych i po 2 w klasach 250 cm sześciennych oraz 125 cm sześciennych. Mowa oczywiście o pojemnościach silnika. Co ciekawe, jedyne kluby, które nie otrzymały w związku z tym kary, jest GKM Grudziądz i Włókniarz Częstochowa. Prezes Unii Leszno apeluje o zmianę tych przepisów, które są fatalne. Przyznaje, że to on podjął decyzję o nieprzyjmowaniu więcej chłopaków do szkółki. Wytłumaczenie jest dość logiczne i ja się z nim zgadzam. Nie wszyscy szkolący się młodzi młodzieżowcy zostają później żużlowcami. Można szkolić mistrzów świata i Polski, ale nie zapchaj dziury, tylko po to, by uniknąć regulaminowej kary. Pan Piotr dobrze podkreśla, że jakby każdy klub przestrzegał tego przepisu, to rocznie pojawiałoby się 46 nowych zawodników. A co dalej mielibyśmy z nimi zrobić? Ja osobiście myślę, że ten wymóg Ekstraligi względem klubów jest ciut za bardzo rygorystyczny. Tym bardziej, że wiemy, z jakich wychowanków słynie Unia Leszno. Kto jak kto, ale ona raczej w szkoleniu młodzieży się nie opierdziela. Wiemy, że klub będzie się od tego odwoływać, ale marne są szanse na pozytywne rozpatrzenie. Jeśli będą jakieś następne nowinki o tym temacie, to dam wam znać w następnym odcinku. Nowy promotor cyklu Speedway Grand Prix, chociaż już nie taki nowy, czyli oczywiście grupa Discovery, realizuje powoli swój plan rozwoju żużla, jaki w przeszłości zapowiadała. Oprócz zwykłego cyklu Speedway Grand Prix powstało zaplecze, czyli SGP2, gdzie ścigają się juniorzy do lat 21. Później zobaczyliśmy rywalizację w cyklu Speedway Grand Prix 3, czyli zawodnicy do lat 16, a od nowego roku będziemy mogli zobaczyć kolejną odsłonę,
czyli już Speedway Grand Prix 4, gdzie ścigać się będą zawodnicy od lat 11 do 13 roku życia. Mentorem głównym tego przedsięwzięcia będzie nie kto inny jak sześciokrotny mistrz świata na żużlu Tony Rickardson. Szwed pomagał również przy stworzeniu specjalnych motocykli na tę okoliczność, na których będą ścigać się młodzi juniorzy. Jak promować to najlepszym nazwiskiem, można tak powiedzieć. Tylko w związku z zapowiedzią kolejnego już odłamu głównego cyklu nasuwa się pytanie, czy tego wszystkiego nie jest już za dużo? Jestem przekonany, że 80, może 90% z Was nigdy nie obejrzała zawodów cyklu Speedway Grand Prix 3. Jeśli oglądaliście, to dajcie znać oczywiście w komentarzu. Ja sam zaliczałbym się do grona tych nieoglądających. Zawody te nie są dla niektórych interesujące, a nawet gdzieś słyszałem głosy, że przez to obraz całego Speedway Grand Prix staje się nieczytelny. Aż tak daleko nie poszedłbym w rozkminy, ale faktem jest, że być interesującym dla widza ten cykl nie musi. Liczy się rozwój tych najmłodszych, o czym jasno mówią promotorzy. Czy ten cel zostanie osiągnięty, a SGP4 odniesie sukces? Jak zwykle czas pokaże. Mimo tego, że sezon 2023 nawet się jeszcze nie zaczął, już teraz możemy być świadkami ciekawych rzeczy. W wywiadzie dla portalu Po Bandzie możemy wyczytać, że Anders Thomsen potwierdza zainteresowanie innych klubów jego osobą na starty w sezonie 2024. Pamiętam, jak przed rokiem w okolicach czerwca dowiadywaliśmy się o pierwszych nowościach na rynku i cała branża twierdziła, że jest to kosmicznie wcześnie. Tymczasem co powiedzieć teraz? Czy to już czas zaprzeszły? Nie wiadomo, jak to się dalej potoczy, ale idąc tym tokiem myślenia, za niedługo będziemy dowiadywali się, gdzie zawodnik będzie ścigać się 5 lat do przodu. Oczywiście to tak z przymrużeniem oka. Właśnie dlatego powstały prekontrakty, czyli umowy, które kluby mogą zawierać już od 15 czerwca, a oficjalne potwierdzenie ma pojawiać się w okienku w listopadzie. Trochę i tak psuje to emocje, o czym rok temu mówił Tomasz Dryła. Duńczyk oczywiście podkreśla, że na razie skupia się tylko na sezonie, żeby go jak najlepiej przejechać. I ja też wątpię, że zawodnicy już myślą o tym, co będzie za rok. Start sezonu 2023 już za nieco ponad 50 dni. Wielkie dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeśli tak, to zachęcam do subskrypcji kanału Czarny Sport. Pozdrawiam wspierających i do następnego odcinka albo live'a. Na razie, cześć!